Cześć, z tej strony Daniel, witam was serdecznie na kolejnej recenzji. A dzisiaj chciałbym zaprezentować wam smak Apple od firmy Flavorant. Tak wygląda opakowanie, standardowo dla tej firmy. Z boku mamy składniki. Tu mamy zawartość nikotyny, w moim przypadku jest to 9 mg na mililitr. No i z boku jakieś tam informacyjki, mało przydatne. W środku oczywiście znajdziemy uloteczkę, no i buteleczkę z płynem. Oczywiście z tym dość ciekawym otwarciem na taki strykacz, dzyndzelek taki. Smak jabłuszka. Jabłuszka, czyli tutaj możemy spodziewać się słodkiego smaku. Zazwyczaj jeśli chodzi o likwidy, to smak jabłka jest to smak żelków z lekką, kwaskowatą nutką. Zobaczmy, jak będzie w tym produkcie. Jeszcze nieco o butelce powiem, że mamy tutaj niby ten trójkąt równoboczny, który mnie tak bardzo lubi. No ale niestety ta buteleczka jest strasznie twarda. Jedynym miękkim miejscem jest z tyłu, tutaj gdzie się kończą etykiety, ale tutaj trójkąta nie ma. Tu gdzie jest trójkąt, jest strasznie twardo. Lipa troszkę. Jest strasznie niewygodne w dozowaniu. Nie wiem, może taka buteleczka, bo wcześniej było ok. No ale nieważne, przechodźmy dalej. No i w zapaszku czuć kwaskowatą nutkę żelków z takim lekkim anyszkiem. Coś, czego nie lubię. Nie lubię, bo strasznie źle mi się to kojarzy, jeśli chodzi o fajkę wodną. Bo tam smak dwa jabłka to był niestety anysz. Ale na głównym planie jest kwaskowata, słodka nutka jabłka, więc jest na razie w porządku. Jest w porządku. Zobaczymy, jak to będzie w smaku. Bateria EGO V3 Mega i parownik Aspire BTC Vivi Nova. Cheers. No i jeśli chodzi o smak, to na szczęście jest dobry. Na szczęście, bo ten zapaszek anyżu nie bardzo mnie zachęcił, ale jest w smaczku ok. Nie wyczułam tego anyszku, więc dla mnie jest w porządku. Czuć tutaj strasznie, ale to strasznie delikatną nutkę jabłka. Właściwie chodzi mi o to, że tutaj czuć żelki, ale delikatny jest posmaczek takiego soku jabłkowego. Więc jest naprawdę w porządku. W smaku znika ta kwaskowata nutka, a szkoda, bo w smakach jabłkowych osobiście ja wymagam, żeby był słodki, delikatny, kwaśny. No ale naprawdę już kwestia gustu, ja mówię tak jak moje kotki smakowe mówią. No ogólnie fajny liquid naprawdę. W zapachu mnie ten anyżek trochę przerażał, tak jak już wspominałem. No i w smaczku nie za bardzo czuć tej kwaskowatej nuty. Nie wiem, czy może producent po prostu nie chciał, żeby było tak wyczuwalne, żeby nie było wyczuwalnego tej kwaskowej tej nutki, ale no dla mnie to jest no taki troszeczkę delikatny minusik, bo do tej pory w likwidach, które próbowałem o smaku jabłka, delikatna kwaskowata nutka była, chociaż taka minimalna. Tak więc ten likwid w ocenie ogólnej dostaję do mnie 4 za ten zapaszek anyszku ja osobiście odejmuję. Nie o to chodzi, że to jest złe, bo po prostu według mnie ten anyszkowaty zapaszek delikatny troszeczkę przeszkadza. No i oczywiście jeden punkt odjąłem od tego, że nie jest troszeczkę kwaskowaty, ale jest cudziutki, jest naprawdę w porządku. Dla miłośników jabłek myślę, że ten liquid będzie bardzo dobry. To by było na tyle, pozdrawiam was serdecznie. Oczywiście standardowo zapraszam na naszego kanału do subskrypcji i do lajkowania, jeśli wam się podobało. Trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie, cześć!